Tematem na reportaż może być wszystko, byleby była to ciekawa historia. Ale myślę, że najważniejsze jest to, że ten temat, który mnie pobudza, musi jakoś współgrać ze mną, coś mi psychologicznie załatwiać, albo mnie jakoś wzmocnić, albo ja muszę się czuć dzięki penetrowaniu tej historii mądrzejszy. No w każdym razie nie umiem pisać o rzeczach i ludziach, którzy mnie nie obchodzą. Tak, najpierw to był taki reporter Krzysztof Konkolewski. Przeczytałem jako dwunastolatek jego książkę Baśnie udokumentowane. Stałem pod księgarnią w moim rodzinnym miasteczku Złotoryja i zobaczyłem, że leży taka książka, Baśnie udokumentowane. Myślałem, że to są bajki, a to były reportaże. No i przeczytałem i zorientowałem się, że to są historie, które naprawdę się wydarzyły. I bardzo to na mnie podziałało i też chciałem być takim człowiekiem, który będzie właśnie szukał takich różnych tajemniczych historii, jakichś spraw do rozwiązania i to była duża, duża inspiracja, taka pierwsza inspiracja. Najpierw impuls, potem planowanie, z którego nic nie wychodzi, potem impuls, potem znowu planowanie, z którego nic nie wychodzi, potem impuls do planowania, potem planowanie, z którego nic nie wychodzi i czekanie na impuls. Okropność, mieszanka. O, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że jestem autorem chyba 11 książek w tej chwili i każda jest jak córka. I po prostu nie mogę powiedzieć, którą córkę najbardziej kocham, bo byłbym złym rodzicem. Tak. To znaczy teraz już może bym nie zmienił tego zawodu, ale umiałbym być dobrym recepcjonistą. Dobrym kelnerem też mógłbym być, dobrym listonoszem, na pewno bym napiwki dostawał, bo mam podejście do ludzi, ale też mógłbym być oszustem matrymonialnym, ale wtedy musiałbym być nieznany, a teraz już jestem znany, więc już nie mogę być oszustem matrymonialnym, ale jeśli nie miałbym być reporterem, to mógłbym wykonywać każdy zawód, który wymaga kontaktu z ludźmi, bo ja uwielbiam ludzi i w ogóle jestem człowiekiem, który ma apetyt na ludzi.